stało się to, że oddałam życie Jezusowi, bo się totalnie skończyłam. I dzisiaj możesz się śmiać, ale przyjdzie taki dzień w twoim życiu, kiedy sobie przypomnisz mnie i słowa Ewangelii, które głosiłam. I wtedy zawołasz do Jezusa. Powiedzisz, ja byłam na krańcu śmierci. I ten Jezus, do którego zawołałam, wyrwał mnie ze śmierci do życia. Tak, tak wołałam właśnie w swoim pokoju. Wołałam, Jezus, jeżeli Ty jesteś, Ty musisz mnie uratować. Ta strategia polegała na tym, że kiedy On, jako święty, czysty, nieskazitelny, ten, który nie popełnił ani jednego grzechu, będąc tutaj na ziemi, oddał życie za Ciebie, zniszczył śmierć. Nie ma niczego innego. Posłuchaj, nie ma czyśćca. Nie można się tak okłamywać. Ja, słuchajcie, w ogóle zawsze mnie dziwi to, że żyjemy w kraju, w którym imię Jezus jest w ogóle znane. Jesteśmy uczeni religii w szkołach. Ale zobaczcie, tak naprawdę niewielu ludzi czyta Biblię, niewielu ludzi realnie woła do Boga i szuka tej prawdy. Opieramy się na tym, co mówią inni ludzie, nie sprawdzając tego, jak jest faktycznie, jak jest naprawdę. Uczyniło się kiedykolwiek swoim Panem Zbawicielem? Ja jestem tak, po dwóch komuniach, po bierzowaniu, a zaraz przyjdę. To się nie da. Jezus w ogóle nie był żadnym katolikiem. Jeśli nie pomoże Ci wierzmowanie, ani... Jeśli nie kocha, to nie wybacz. Ale Ty musisz podjąć decyzję, że chcesz ustanowić Go dzisiaj Panem i Zbawicielem. Moje serce jest otwarte. To jest Twoja decyzja. Jeśli... Ale Ty wiesz, że On za Ciebie umarł i zmartwychwstał? Wierzysz w to? Postaw pierwszą żałę. Jezus za Ciebie umarł i zmartwychwstał. Czy dzisiaj chcesz pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Chcesz. To ja się pomodlę z Tobą. Będziesz powtarzał to. Jak masz na imię? Marcin. Marcin. Ja dziękuję Ci. Powtarzaj to mnie. Boże Ojcze. Jezusa mami jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i grzech, jestem wolna, wolna jestem. Jezus sama mi jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lęk, jestem wolna, wolna jestem. Ty dzisiaj też możesz być wolny, jeśli zaufasz Jezusowi. Jeśli oddasz Mu swoje życie, możesz być dzisiaj wolny. Jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lęk, jestem wolna, wolna jestem. Jezusa mami jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i grzech, jestem wolna, wolna jestem. Jezus przezwyciężył każdy strach, Jezus przezwyciężył strach też o śmierci, Jezus przezwyciężył każdy lęk, Jezus umarł za każdy grzech. Jeżeli dzisiaj się z Nim pojednasz, jeżeli dzisiaj oddasz Mu swoje życie, On na pewno będzie z Tobą w niebie. I dzisiaj możesz mieć pełność zbawienia. Już dzisiaj możesz się ze mną radować. Już wolna jest. Dzisiaj też możesz być wolny, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i w Jego zbawienie, w Jego zmartwychwstanie. Możesz być dzisiaj wolny, jeżeli otworzysz drzwi do swojego serca. W imieniu Jezusa. Amen. Potrzeba Ci różańca. Masz Ducha Świętego. Od dzisiejszego dnia. Nie potrzeba Ci żadnej Maryjki. Masz Jezusa. On Cię uratował. On Cię uratował. Marcin, najlepsza decyzja, jaką przyszedł. Należysz do Boga. Jezus, umarł za Twoje grzechy. Za każdy Twój grzech. Cieszy się najmniejszy przyszły. On umarł, zapłacił najwyższą cenę. Cierpię. Nazywamy się Kością Mocy.
i co niedzielę o godzinie 10 spotykamy się przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tam są nasze nabożeństwa. Chwalimy Boga, modlimy się o chorych, modlimy się o zniewolonych. Bóg działa, doświadczamy potężnej mocy Chrystusa.